Witam Was, Mike z tej strony, podziemne typy. Dzisiaj druga topka w historii. Kiedyś zrobiliśmy film o 10 najlepszych zasad grania w singlu według mnie. To teraz pomyślałem sobie, zrobię top 10 w drugą stronę o najczęstszych popełnionych błędach przez graczy głównie na początku swojej drogi, więc jeżeli ktoś po prostu z Was jest na początku tej drogi, trafi na ten film, to być może w czymś go to pomoże lub ustrzegnie przed kilkoma błędami. Zanim do tego dojdę, oczywiście zapraszam na moją stronę internetową Podziemne Typy, gdzie możecie typować, grać o nagrody, a również, nawet nawiązując do tego filmu, jest to dobre narzędzie, żeby prowadzić statystykę własnych typów i archiwum. Wystarczy się po prostu zarejestrować i korzystać z podziemnej ligi typów. Potem te swoje statystyki mamy w ten sposób. Zapraszam również na darmowy content, czyli to, co oglądacie, YouTube, Facebook, Telegram, Instagram, i zostawcie oczywiście łapkę w górę i subskrypcję, żeby być z nami na bieżąco. Tam na tych darmowych kontencie macie wszystko w zakładki kontakt i tu możecie wszędzie nas po prostu znaleźć. Dla tych, co chcą pograć z nami bardziej codziennie, w zasadzie są prowadzone zamknięte grupy, gdzie codziennie podliczamy wynik końcowy. Jest nasz to już sporo, 76 osób łącznie. Na tych grupach jest już ponad 130 osób, więc jak ktoś chce z nami pograć, to może sobie wybrać odpowiedni pakiet płatny i wybrać. Oczywiście jest to opcjonalne, bo sporo też dajemy kontentu za darmo. To jest tylko dla tych, co chcą czegoś więcej. Jeżeli chcecie też do nas dołączyć w inny sposób, to możecie zarejestrować się z linku w komentarzu w opisie na bookmacherze NobleBet i skorzystać na przykład z 2000 zł bonusu na start i fajnej opcji BetBuilder, gdzie możecie budować własny zakład. To jest druga opcja, gdzie można do nas dołączyć na miesiąc, przetestować sobie tą grupę poprzez rejestrację z naszego linku, bo jak wiadomo, to też jest dla nas jakaś gratyfikacja. Więc tyle odnośnie rzeczy reklamowych. Teraz zapraszam do filmu głównego, to chcę odmówić, a mianowicie top 10 błędów popełnianych przez graczy, które powodują, że najprawdopodobniej przegrywasz na zakładach bookmacherskich i to niemałe pieniądze w dłuższej perspektywie. Pierwszy w zasadzie taki bardzo mocny punkt i w sumie coś, od czego powinniśmy zacząć, no to brak planu i strategii na gry. No wyobraźcie sobie, że na przykład zakładacie jakąś firmę, czy ruszacie w jakiś biznes i wchodzicie po prostu bez omacku, bez sprawdzenia, z czym mamy do czynienia, bez żadnego biznesplanu, bez żadnego celu, bez żadnej rozpiski strategii, no to się nie uda oczywiście. Więc tak samo się nie uda misja z podbojem bookmachera, bo wiecie, jak mówię to często w różnych filmach, 95% graczy przegrywa lub więcej, jest mały odsetek graczy, który wygrywa, bo naprawdę jest coraz trudniej to zrobić w obecnych czasach, gdzie bookmacherzy bardzo szybko wymieniają między sobą informacje i ta reakcja jest szybka. Żyjemy w dobie internetu, w dynamicznych czasach, gdzie wszystko się rozwinęło. Więc co jest najważniejsze w braku planu i strategii na gry? No właśnie, musicie mieć jakiś plan, strategię i jakiś cel, żeby odpowiedzieć sobie pytanie, do czego dążymy. Więc przede wszystkim polecam, nie wiem, dobrać to, w czym czujemy się mocniej, czyli jakąś dyscyplinę, którą się specjalizujemy. Sport pewnie większość z Was jak zwykle tam wybierze piłkę nożną, ale pamiętajcie, że to jest sport masowy i tam bookmacherzy wiele wiedzą. Dużo na przykład można tutaj skorzystać, grając coś bardziej niszowego, na przykład specjalizując się we sporcie. Sport mocno idzie do góry, ale nadal to nie jest jakaś taka mocna dziedzina. Na przykład jakiś sportach, pamiętam, że czasem fajni typerzy robili od żużla, od skoków narciarskich, gdzie tam bookmacher się częściej myli, niż po prostu iść zawsze w masówkę. A najlepiej może nie tylko dyscyplinie się skupić, tylko jak wybieracie na przykład piłkę nożną, to na przykład spójrzcie, tak jak ja tutaj daję Wam typy i rozliczam, pokazuję statystyki z Ligi Holenderskiej, no bo ją właśnie oglądam. I dlatego to jest mój jakiś tam element planu, strategii na grę. Co musimy jeszcze zadbać, to rozpiska naszego budżetu. Musimy sobie określić bankroll, musimy sobie określić budżet, powiedzmy, niech to będzie 10 tysięcy złotych, jeżeli macie, no, dla niektórych może to być 1000 złotych, no, każdy z nas ma różną zasobność portfela i ustalić sobie, powiedzmy, na zakład
2-3% tego budżetu na jeden zakład, żeby lada moment nie popłynąć i nie przegrać wszystkiego. Jest to właśnie tak, tak bardzo ważne. No i ważne. I pamiętajcie, że ten budżet na grę, muszą być to pieniądze takie luźne, gdzie jakbyście nawet, nie wiem, przetęczyli je na jakimś imprezie, czy w jakichś, nie wiem, zabrawach, klubach gołką, czy gdziekolwiek indziej, to nic by się nie stało, nie zmieni to waszego życia. To po prostu musicie się nastawić, że jeżeli przegracie, bo taka ewentualność zawsze może być i ona często się u graczy ziszcza, tylko że oni o tym nie myślą, no to nic się nie stanie. A jeżeli mądrze tym zarządzicie, dobrze do tego podejdziecie, no to rzeczywiście te pieniądze da się również bookmachera pomnożyć, choć to łatwe, jak zawsze wspominam, nie jest i zresztą no, kto mnie ogląda, to chyba dobrze wie, że to wymaga, jak w sumie każda dziedzina, żeby być w czymś dobrym, trochę pracy i trochę cierpliwości, no trochę ogrom, bym powiedział, tak tutaj używam takich słów, jakby to było w zasadzie szczyptą miało być, a naprawdę sporo pracy wymaga, aby być w czymś dobrym, najlepiej się wymasterować. Więc bez planu, bez strategii jeszcze nikt w niczym, nigdzie nie doszedł, no bo wskażcie mi jakąś osobę sukcesu, która bez tych czynników osiągnęła cokolwiek, tak? Cokolwiek ponadprzeciętną. No, raczej się nie da. Jeszcze tutaj właśnie jest taki brak wiedzy o stawkowaniu, znaczy może wiedza to już inny temat, ale brak planu właśnie jak stawkować. Często też się pytacie, czy mają, jakie to ma być, jakie mają być to stawki, a najprostsza droga jest najlepsza, zacznijcie od płaskiej stawki, to będzie właśnie 2-3% od budżetu, czyli nie wiem, jeżeli macie 1000 zł, no to niech będzie to na jeden typ 20-30 zł i tak grajcie, a powiedzmy po miesiącu można ewentualnie zwiększać i to jest taki najbezpieczniejszy plan, najbardziej prosta, popularna, ale i uczciwa strategia na grę, żeby przyjąć ją na początku drogi, więc tego Wam życzę, żebyście planowali, wystawiali sobie cele i odpowiednią strategię na grę rozpisali. Druga taka kwestia, w której często przebywamy w zakładach, no to jak widzicie, tutaj taka właśnie moja grafika prześmieszcza, którą sobie zrobiliśmy, znowu w życiu mi nie weszło, czyli jeden zakład nie wszedł, a bardzo częsty widok u znajomych, którzy grali, nie wiem, z dalszych czasów, głównie jak też byłem młody, więc zgranie taśmy zakładów akumulowanych w marzeniach o wielkiej wygranej. Oczywiście każdy z nas, podchodząc, nie wiem, do Buka, to pewnie tak jak do Totolatka, żeby jak najszybciej wygrać jak najwięcej. Ja powiem Wam tak, że no ktoś tą taśmę zawsze gdzieś tam wygra, gdzieś tam trafi, no bo nawet prawdopodobieństwo tylu ludzi jak puszcza, więc komuś się to udaje. No tak samo w Totolotku komuś się to udaje, o ile oczywiście tam totalizator jest uczciwy, bo tam też różne były dywagacje na ten temat, że te wielkie kumulacje to tak rozchodzą się gdzieś piach, o tych zwycięzcach niewiele wiadomo, ale może zostawmy to. Więc tak, są zwycięzcy, którzy trafiają wysokie taśmy, ale zazwyczaj to jest taki mega, mega fart, bo żeby no powiedzmy 2, 5 czy 10 zł rozmnożyć na naprawdę dobre pieniądze, czyli mamy na myśli tam pięciocyfrowe już kwoty, no to zobaczcie, jakie wy musicie trafić wielkie AKO. A weźcie pod uwagę jeszcze sobie coś, co jest bardzo istotne, prawdopodobieństwo. Jeżeli gracie piłkę nożną, a jest was większość, która gra piłkę nożną, nawet widzę u mnie na stronie, że 90% to jest piłka nożna, a reszta, nawet takie popularne sporty jak koszykówka, hokej, siatka, czy piłka ręczna, czy tenis, to no nie dorównują niczemu innemu niż piłka nożna, no to w piłce macie zakłady trzydrogowe, tak? Wygra, przegra, zremisuje, to jest 33% prawdopodobieństwa, że coś wejdzie. Nawet jak gracie tych pewniaków, to pamiętajcie, że dalej to jest 33% prawdopodobieństwa, że wejdzie jedno ze zdarzeń, mimo że tam, nie wiem, Barcelona może grać z Legią, ale dorzucając następne jeszcze zdarzenia tego typu, no to zobaczcie, jak bardzo obniżacie prawdopodobieństwo. Jeżeli na takiej taśmie będziecie mieli już powyżej 3, to już są takie minimalne szanse, żeby to weszło. A wiem, że są rekordziści, czy tam po 10, po 20 zdarzeń, nawet i więcej się zdarza. I zazwyczaj na tym bookmacher zarabia najwięcej. Właśnie na takich graczach rekreacyjnych, którzy żyją marzeniami i grają tak zwane te taśmociągi. I ci gracze tego nie liczą, bo to są stawki małe, powiedzmy no 5 zł, 2, 5, 10 zł,
zostawimy to w miesiącu kilka razy, pewnie tam, nie wiem, stówkę, dwie zostawimy u Buka albo więcej, jak nam poniesie fantazja. Nie odczujemy tego, ale tak naprawdę jakbyśmy sobie to spisali, to jesteśmy kupę na minusie. To tak samo jakby palić papierosy, no to też palimy, kupujemy tą paczkę za 15 zł, 17 teraz i no mało kto tego liczy, dopiero jak tam gdzieś pójdzie, powiedzmy, zasięgnie jakiejś wiedzy na terapii czy cokolwiek, to on wówczas sobie zaczyna liczyć, ile tego przepalił i to sobie robią się naprawdę spore kwoty. Zobaczcie, Bukmacher, mając takich graczy rekreacyjnych liczonych w milionach, którzy zostawią tam, nie wiem, dziennie, jeden zostawi 50 zł, no to jest i gra takie taśmy, no to jest czysty zysk. A że ktoś taką taśmę kiedyś trafi, to i tak im się to jak najbardziej opłaca. Ale ty, jeżeli chcesz być poważny tutaj w tej grze i coś ugrać, no to raczej granie takich dłuższych taśm, no możesz potraktować sobie jako dodatek. Granie for fun, powiedzmy, do idei z układów, jeżeli lubisz taką adrenalinę, że masz wielką kwotę na kuponie i tak to się może stać, ja mogę wygrać, no to rób to jako dodatek, a przede wszystkim miej wyobraźnię, bo wyobraźnia to prawdopodobieństwo, które powinno ci utkwić w głowie, jaki jest dany mecz. Na 3 drogowo macie 33%, a jak macie mecze typu money line w kosza, wygra, przegra, no to macie 50%, czy handicapy 50%. Łączycie też pewnie w tej taśmy pewniaków, gdzie też nie wchodzi, do tego też przejdziemy. Ja bym zalecał po prostu grać maksymalnie duble lub treble, a najlepiej single, a taką taśmę puścić sobie for fun jako dodatek do zwykłej gry, jeżeli już musicie. Jeżeli nie musicie, to jak olejecie ten sposób, no to nic się nie stanie, to po prostu te wasze marzenia zejdą na ziemię, a zaczniecie w dłuższej perspektywy, mam nadzieję, co niektórzy z was, zarabiać, jeśli odpowiednio się wyedukują. To tyle w tym punkcie. Granie taśmi zakładów, bardzo często widoczny aspekt głównie u rekreacyjnych graczy na początku drogi. No to mamy teraz temat bardzo pochodny. Granie pewniaczków, niskich kursów, brak wiedzy o value betach, pewniaczków, tak z przekąsem napisane, no bo któż z was nie miał znajomego, który ma jakieś te pewniaczki, czy tam pewniaki. Jeden z już to po prostu z tego śmieszkuje, drugi to traktuje bardzo poważnie. No ale wiecie, o co chodzi. No ja wam powiem tak, no nie ma żadnych pewniaczków, pewniaków, to coś takiego nie istnieje, chyba że macie dostęp do ustawionego meczu, ale zapewne 99,9 z was nie ma, więc każdy może przegrać z każdym, a najbardziej to rozwala mnie coś, jak ktoś mi mówi, że nie wiem, w Lidze Mistrzów jest jakiś pewniak, że powiedzmy Bayern gra na przykład z Lyonem i tam na ten Bayern jest 1, powiedzmy nawet 0,9, jak oni tam grają u siebie i to jest pewniak. Przecież to są bardzo mocne drużyny. Nawet Lyon, mimo że jest, no, będzie jakościowo słabszy od Bayernu, ale taki Lyon jest w stanie ten Bayern ograć spokojnie. Nawet zobaczcie, jestem kibicem Ajaxu, a wielu z was, jak był ten sezon, gdzie Ajax mały właśnie doszedł do finału, no to z Juventusem, z Realem, skażywani na porażkę. A tak naprawdę ich odprawili z kwitkiem. 4-1 Real, 0-2 Juventus i to wszystko na wyjazdach. I wchodzą jakie ogromne kursy na taki, powiedzmy, Ajax czy taki Lyon, to są to oczywiście tylko przykłady. Jeszcze wygracie takie pewniaczki i wyłączycie jeszcze to zdarzenie AKO, no to w ogóle to już jest kryminał, przestępstwo. Pamiętajcie też o marży bukmacherskiej, gdzie bukmacher jeszcze odcina od takiego, powiedzmy, pewniaka, więc gracie to w zasadzie po takich przewartościowanych kursach, że nie ma to najmniejszego sensu. Lepiej już postawić, moim zdaniem, na pałę w takiej Lidze Mistrzów na wyższy kurs, bo tych niespodzianek wcale nie jest tak mało. Lub no zobaczcie, no ja prowadzę tą serię z Ekstraklasy, nawet Ligę Holenderską biorę pod względem niespodzianek. Obejrzycie moje filmy, jak to wygląda. A co dopiero mówić o takich po prostu ligach jak NBA, NHL, gdzie tam każdy z każdym może wygrać, a wy mi tu mówicie o jakichś pewniaczkach. Jest taka po prostu jedna zasada, kiedyś wyczytałem, w sumie je stosuję. Jak jest mecz i są drużyny, to tak naprawdę szanse na wygraną są 50-50 przed pierwszym gwizdkiem. Nieważne, że to będzie grał Real z Wisłą Kraków. Szanse mają 50-50, a sugestia kursami właśnie tak się kończy. I większość graczy, zanim pomyśli, zanim
zanim w ogóle coś przeanalizuje, bo pewnie tego nie robi, no to spojrzy na kurs, który wybrał Buchmacher. Okej, tu jest faworyt. I on tu wie, że to jest właśnie pewniak, nie stosując żadnej innej dogłębnej analizy własnej, ani no, praktycznie niczego. Więc pamiętajcie, że nie ma żadnych pewniaków, chyba że ustawimy sobie mecz. I niskich kursów nie warto grać w dłuższej perspektywie. Moim zdaniem warto grać kurs od 1,7, taki minimum na singla, bo zobaczcie na te kursy 1,3, 1,4, 1,5 nie potrafią często nie wchodzić. I brak wiedzy o value betach, to spojrzyjcie do tyłu na kilka moich filmów, ja o tym mówię, o value betach, czyli to jest szukanie zakładów z wartością, z dużym prawdopodobieństwem, że bookmacher się pomylił i że mamy jakby na nim przewagę. Ten temat omawiam, tak jak wspomniałem, na innych filmach, więc nie grajcie pewniaków, niskich kursów, to nie ma sensu. Poczytajcie trochę o value, czy u mnie, czy po prostu o innych artykułach. Jest tego trochę w sieci i warto zmienić podejście do tego typu zabawy. Kolejna opcja, brak prowadzenia własnych statystyk gracza, liczenie yieldu, czy prowadzenia archiwów typów w Excelu, czy gdziekolwiek indziej. Dałem tutaj screen z mojej strony internetowej. Pokażę Wam, bo może być to dla Was po prostu fajne narzędzie. Tutaj jest mój profil, to jest taki, ja tutaj nie typuję tak poważnie, są bardziej takie testowe rzeczy, ale jeżeli nie chcę Wam się płacić, znaczy nie chcę Wam się zakładać Excela i go monitorować w uzupełniach, bo jest to może dla Was trochę czasochłonne, no to wykorzystajcie to, że na mojej stronie internetowej po zalogowaniu się, po rejestracji możecie sobie otworzyć profil, dodać zdjęcie, dodać tutaj opis, macie liczone automatycznie yield, ilość typów, tu są jeszcze followersy, no ale jak mówię, tutaj nie typuję poważnie, tylko na moich telegramach, macie liczone zysk, tabelki, podsumowania, wszystkie typy z analizą, rozliczają Wam się i macie w zasadzie takie kompendium na lata własnych analiz. Oczywiście można to robić na innych serwisach typu bloga, bo też chcę założyć darmowe konto, tam też te statystyki możecie sobie rozliczać. Albo tradycyjnie ja, mimo że mam, nie wiem, różne narzędzia, tutaj o różnych narzędziach wiem, to i tak tradycyjnie prowadzę swoje Excel. Po co to? No chyba tutaj nie ma wątpliwości, że jeżeli prowadzenie własnych statystyk prowadzi do tego, że uczymy się na błędach, widzimy, gdzie coś nie gra, gdzie po prostu dajemy bezsensowne typy rozwiązania. Jesteśmy po prostu w stanie sami wyciągać wnioski. Uczymy się na własnych błędach. Na własnych błędach, na własnych porażek, to jest tak jest najprościej, bo na cudzych błędach no niestety nikt się nie chce uczyć, wy się nie chcecie uczyć, no ja też miałem z tym problemy kiedyś, teraz już mniejsze, jak jestem bardziej świadomy, że po co się uczyć na własnych błędach, można na cudzych, no ale jeżeli musicie jeszcze to przetrawić, to prowadzenie takiego własnego Excela da Wam właśnie odpowiedzi na to, ile jesteście w plecy na nagraniu takich właśnie pewniaczków, czytaliśmy, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli jeszcze tego nie ogarnęliście, ale jak gracie już powiedzmy jakimiś singlami, no to widzicie, że tutaj na przykład jakiś trend sobie wypracowałem, że tak jak, nie wiem, graliśmy tą ekstraklasę, że da się pod portalu na pałek, dobrze kaszując, zrobić fajne pieniądze. Tu już jest jakiś trend, nam się w tej lidze uwydatnia. To fajnie takie rzeczy śledzić i wy to będzie, nawet nie będziecie o tym teraz wiedzieć i myśleć, ale w trakcie prowadzenia tego Excelu będziecie mieli masę pomysłów i nagle, wow, to można było zrobić tędy, być może pójdę tą drogą w typowaniu i otworzy Wam to jakby własne oczy. Oczywiście też do takich statystyk prowadzenia warto mieć jakby narzędzie, można się wspierać różnymi skanerami do booków, warto mieć konta u różnych booków, żeby też obserwować kursy, wahania, tego jest po prostu sporo, ale ogólnie zacznijcie od takiego podstawowego Excela, możecie to zrobić u mnie na stronie, ostatnio pokazuję na podziemne typy, tutaj weźmiemy typa raz większym gabarytem już od danych predykcji. Też mamy wszystko ładnie rozpisane, więc zachęcam Was do prowadzenia własnych statystyk i monitorowania własnej gry. Przyda Wam się to na przyszłość.
Jesteśmy w piątym punkcie. Temat rzeka, w zasadzie korzystanie ze słabej jakości typów, często płatnych, i zrzucanie odpowiedzialności za własne porażki na kogoś innego. Tak jak widzicie, no u mnie na przykład część z Was, nieduża, korzysta na przykład z tych typów, co gramy na grupie, znaczy nie tylko ze mną, jeszcze z innymi typerami. I jest to krok, który powinien poczynić gracz już taki w miarę świadomy, który powinien sprawdzić te typy, czy u nas jest to wszystko w porządku. Wy wiecie już, że jest, no bo tutaj podaję na YouTubie, rozliczam, prowadzę statystyki, wszystko transparentnie, ale to jest jakby, powiedzmy, krok drugi. Pierwszy gracz podstawiający pierwsze kroki, no nie powinien raczej wchodzić w opcję grania płatnych typów. Po pierwsze, bo nawet jeżeli oni by były dobre, czy będą to dobrzy jacyś wybitni typerzy na BlogaBet, czy będzie to u nas, to ten gracz, często ja widzę po niektórych osobach, którzy przychodzą do nas do grup i po miesiącu, powiedzmy, przyjdzie sprawdzić, bo zarejestruje się gdzieś u Bukmachera, czy wykupi tam jakiś pakiet, i po miesiącu on mówi: super, fajnie, typy, ale nie miałem czasu. Ale tak naprawdę to nie to, że on nie miał czasu, tylko nie wiedział, jak się za to zabrać, bo nie miał wiedzy, bo oznaczenia były złe, bo tego nie przeczytał i mu się nie chciało, i w zasadzie zostawił temat, bo nie był na to przygotowany. No i to jest takie bez sensu, bo i dla mnie to jest też trochę strata czasu, i dla tego gracza jest trochę strata czasu. Możecie powiedzieć: okej, dobra, ale ktoś tam zarobił na tym. Zgadza się, ale no najlepiej wszystko to wychodzi w długiej perspektywie. Trzeba do tego się nauczyć, że gra w długiej perspektywie daje jakby wymierne korzyści. Jak jeżeli nastawiamy się właśnie tak jak tutaj w tym temacie AKO na szybkie zarobki, szybkie marzenia, no to nie tędy droga. I tutaj, korzystając ze słabej jakości typów, często płatnych, zaznaczam, no to wy idziecie na skróty. I dlaczego idziecie na skróty? Bo chcecie tą odpowiedzialność rzucić po prostu na kogoś innego. Łatwiej jest po prostu zapłacić komuś za typy i później grać. Jeżeli jemu na przykład nie wchodzi, powiedzmy, w 2 tygodnie jakaś czarna seria, jakie to jest słabe, jakie to jest lipne, to on się nie nadaje, że to jest do dupy, nie chce mi się tego robić. No to właśnie to jest takie gadanie, właśnie takiego przegrywa, takie zachowanie, bo ktoś, kto po prostu wchodzi w jakieś płatne typy, to powinien wiedzieć, że taki okres minimalny, gdzie można zweryfikować typera czy źródło, czy jest dobre, no to dałbym takie 3 miesiące. Ale żeby już takie 3 miesiące tam wytrwać, no to trzeba mieć rozpisany budżet, strategię. Więc widzicie, te wszystkie punkty się zazębiają. A osoba na początku tej swojej drogi, ona po prostu liczy, że komuś zapłaci, nie wiem, 100 zł, nieraz i 500 zł i więcej. I ludzie są w stanie to zapłacić, a zaraz wam powiem dlaczego. To, że nagle on daje super typy na STS-ie, fortunie i wow, już będzie bogaty. A to tak właśnie nie działa. Ludzie nie doceniają tego, co jest za darmo. Ja zawsze mówię na swoich filmach, że grupy zamknięte są opcjonalne. To jest dla kogoś, kto po prostu chce grać. On gra sporo, zobaczył, że tutaj w ten sposób podoba mi się tok myślenia, na przykład mój. I okej, wchodzi na grupę, my robimy też jakąś swoją robotę, bo też jest to absorbujące. I taki układ jest dobry, on ma jakiś bankroll, obraca i tak by było najlepiej. Ale my również dajemy to za darmo. Jest tego też sporo na Telegramie, na Facebooku, czy nawet na YouTubie. Zobaczcie, ile tych po prostu rzeczy jest oddawanych. Tylko często właśnie ludzie traktują, że coś jak jest za darmo, no to jest lipne. A to jest właśnie wielki błąd, bo ja nieraz widzę po prostu jakieś, powiedzmy, z innych branż, z innych dziedzin, że tacy specjaliści, czy szumnie sami siebie nazywający specjalistami, najpierw robią content, dają tam sporo fajnej wiedzy, a za moment robią szkolenia lub płatne szkolenia, warsztaty, wydają książki, gdzie tak naprawdę oni dają tam wszystko to samo, co do tej pory powiedzieli. Ale ludzie i tak się łapią, bo wiedzą, że jeżeli on kupi, to poczuje się z tym lepiej, bo zapłacił, spada z niego ta bariera odpowiedzialności i wtedy on wymaga, bo on kupił, to on wymaga. Nie rozumie często zasad, jak to działa, albo że to, co wcześniej na przykład widział, to jest praktycznie to samo. Więc na tym polega marketing, na tym polega sprzedaż. Ja oczywiście tutaj też robiłem parę filmów o skamie bukmacherskim, no to możecie sobie poczytać, bo jak wiecie, że naciągacze w bukmacherce jest ich bardzo sporo. Będąc na początku drogi, najprościej trafić na jakiegoś
na jakiegoś skamera oszusta, bez żadnych po prostu hamulców, który złoi was na kasę albo wyśle parę jakichś screenów, że on wygrał nie wiadomo ile wy mu zapłacicie, on się ulotni, bo zaraz się okaże, że typy mu nie wchodzą, nigdzie się nie weryfikuje, archiwum jest tuszowane. I wy potem jeszcze bardziej tutaj się nastawiacie negatywnie, bo trafiliście poprzez swoją ignorancję i małą świadomość właśnie takiej osoby, ale to wy trafiacie na takie osoby tylko dlatego, że chcecie to trafić. Jest masę serwisów, na przykład szurebety.pl, polecam kompendium, gdzie można czytać, dużo się dowiedzieć i wtedy wiecie, od razu wiecie, kto jest po prostu skamerem, a kto nie, czy na Telegramie, czy na Facebooku. Jest tego więcej niż uczciwych miejsc. Powiedziałbym nawet, że z 80% to jest skamu, co chwilę zmieniającego nazwy, a z 20%, może i nawet też mniej, to jest rzetelnych serwisów. Jeżeli oglądacie ten film, to cieszcie się, bo trafiliście na serwis rzetelny, który wszystko rozlicza transparentnie, pokazuje statystyki i nie ma tutaj po prostu żadnej ściemy. Więc pamiętajcie, zanim zabierzecie się za korzystanie ze słabej jakości typów, albo nawet i dobrej jakości typów, to pomyślcie, czy jesteście na to gotowi, bo płacić komuś, a potem się okaże, że wy nie macie konta tutaj w tym bookmacherze, a na przykład typer podaje tutaj taką opcję, a ty na STS-ie tego nie masz i już mieć pretensje do całego świata, to nie tędy droga. Cofnij się o te 4 punkty wyżej, napraw to, podłucz się, a później być może, jeżeli poczujesz, że fajnie jest skorzystać z wiedzy kogoś dobrego analityka i zapłacić mu za to, ale ty wtedy to spożytkujesz, będziesz na to gotowy budżetem, wówczas zakup. Przed, jeżeli jesteś na początku, nie rób tego, bo stracisz pieniądze, nerwy i chęci i nic z tego nie wyjdzie, będziesz dalej, będziesz 5 kroków do tyłu niż jeden do przodu. Dobra, to tyle w temacie, lecimy sobie dalej. Kolejny ciekawy temat, o którym można by mówić i mówić, emocje, bardzo zły doradca. Emocje nie są wskazane w bookmacherce. No to jest analityka, matematyka, to powinna być ścisła głowa, tak jak tego pana Billa Gatesa, gdzie na chłodno on po prostu jest w stanie sobie realizować własne założenia. Jeżeli będziemy podchodzić emocjonalnie do tego, strasznie denerwować się, po prostu nie potrafić się rozprężyć, będziemy porywczy, nie będziemy potrafili powiedzieć stop, to prowadzi oczywiście do uzależnienia. Taka gra teraz, muszę odegrać się w teraz i tu, no to z tego nic nie będzie, bo emocje zabijają rozsądek, zabijają zdrowe myślenie, to wówczas najprościej doprowadzimy się do, po prostu do przegranych albo i do bankructwa. Będziemy wściekli na cały świat, na rodzinę, nie będzie nam się chciało robić innych rzeczy, bo w podświadomości ciągle będziemy mieli w głowie, że ja muszę tutaj zagrać, a to już jest bardzo krótka droga w drodze do uzależnienia, czyli do poważnego problemu z hazardem, o którym też warto mówić. Tak, zakłady bukmacherskie i obstawianie uzależnia, mocno uzależnia, to jest społecznie bardzo poważny problem. Różne są uzależnienia, alkohol, używki, hazard, seks, czy nawet pracoholizm, czy nawet siłownia, jedzenie słodyczy. Różne, nie ma po prostu tutaj dobrych jakby dobre rzeczy, od wszystkiego można się uzależnić i każde uzależnienie jest złe, bo wtedy ono przychyla szalę myślową właśnie tylko do tego stopnia, zatruwa nam głowę, że chcemy cały czas po prostu brać w jedno. Będąc uzależnionym od zakładów, no to możemy ponieść bardzo duże straty finansowe, bardzo duże straty moralne, psychiczne, zdrowotne, bo to już nie jest po prostu śmieszna rzecz. A pierwszym takim czynnikiem, który właśnie ci powinien o tym powiedzieć, no to są emocje. Jeżeli bardzo przegrywasz, że tutaj przegrałeś na przykład parę stów na jakimś zakładzie, no to odpuść, bo raz, że znaczy to, że te pieniądze były dla ciebie ważne, dwa, że nie kontrolujesz tego za bardzo, a trzy, no w dłuższej perspektywie to będzie bardzo destrukcyjne w twoim wypadku, bo do tego trzeba po prostu chłodnej głowy analityki i pamiętajcie, tak jak mówiłem, kilka punktów wstecz, grajcie tylko za tyle, co możecie przegrać, żeby to nie zmieniło waszego życia. Jeżeli zrobicie inaczej, no to popłyniecie w jakiś zły nawyk, a są tacy gracze, też mam takich graczy na grupie, jeżeli powiedzmy czasem jakąś czarna seria pójdzie, gdzie jest ona, zawsze będzie i też robiłem o tym filmie, to już kilka osób, o Boże, już tam narzeka, że
jaka lipa czy coś, albo ktoś na przykład wszedł takim po prostu w dany moment i też narzeka, bo czarna seria przyszła. No to są właśnie emocje, brak jakby tutaj jakiegoś spokoju wewnętrznego, rozłożenia tych zasad, celi, bo jeżeli mamy to wszystko zrobione, jeżeli my traktujemy, nie wiem, zakłady chłodno, no to nigdy, nigdy tutaj nie będziemy aż tak tak się emocjonować, bo będziemy znać mechanizmy. Więc pamiętajcie, emocje bardzo zły doradca. Jeżeli za bardzo denerwujecie się, macie jakieś straty moralne, rodzinne z powodu zakładów, odpuśćcie. Lepiej może całkowicie, bo nie ma sensu sobie życia marnować i kopać się z koniem, bo bardzo, bardzo negatywne emocje na pewno nie przybliżą Was do wygrywania z Bukiem, tylko pójdziecie z torbami i z nerwami i w zasadzie taki najgorsze, drastyczne finały mogą się źle skończyć. No już nieraz możecie sobie poczytać historię właśnie, jak to się kończyło w przypadku uzależnienia i to może spotkać każdego z nas. Po prostu może to też być opcja nie dla każdego, więc warto wziąć pod uwagę, spojrzeć sobie prawdziwie w oczy, jak się zachowujemy podczas zakładów. Dobra, to tyle tutaj w kwestii emocji. Lecimy dalej. No, jeden z moich ulubionych tematów. Fajnie odpowiadał tym screen. 2 tygodnie temu Lech 2-0. Potem przegrywa z Miedzią Legnicą, bodajże ten Herb, jak dobrze kojarzę. A potem Miedź wygrywa z Lechem 3-2. O co tutaj wszystko chodzi? Granie pod tabetki Flash, skoro brak wiedzy własnej, wpracowanej na obserwacji na wybranej ligi lub chociaż sportu. No cóż, no to często po prostu tak gramy na pałę, otwieramy tabletkę Flash Score i patrzymy, powiedzmy, nie wiem, Sparta Rotterdam, Feyenoord Rotterdam, akurat dzisiaj wygrał Feyenoord, ale no, zagramy na Feyenoord, bo jest faworytem, kursik 1-7 i lecimy i ta osoba tak po prostu zakładam, nie ma pojęcia o tym meczu, a to są na przykład derby Rotterdamu, Sparta jest mocno zmotywowana, przygotowana, Feyenoord jeszcze powiedzmy ma jakieś osłabienia, ale my tam zagraliśmy na Feyenoord, bo Puckmacher nam to zasugerował, że to jest faworyt, bo kurs się zgadza. No nie, no to do niczego dobrego nie doprowadzi, bo żeby być tutaj jakimś, powiedzmy, obiektywnie jakimś specjalistą na własnym podwórku, no to trzeba tutaj podejść do sprawy poważnie, śledzić to, co się dzieje. Ja na przykład, jak widzicie, no śledzę ligę holenderską, jestem na bieżąco z transferami, z zawodnikami, z kontuzjami, oglądam te mecze, nie zawsze każdy na żywo, bym chyba życia nie miał, ale te powtórki, obszerne skróty, mam też po prostu, staram się mieć też właśnie dostęp do telewizji holenderskiej, żeby oglądać trochę znajomych, którzy tam pracowali lub są w Holandii. Warto też podpytać, śledzić Twitter zawodników. No i wtedy możemy się tutaj ugruntować jako taki, powiedzmy, specjalista, coś wiedzący w danej dziedzinie, albo nawet nie dziedzinie, w lidze. I wtedy my mamy nawet, jak Buchmacher wstawi kursy, jakieś własne spojrzenie, że o, ja kojarzę tę drużynę, oni zagrali tak w tym meczu, a teraz będąc u siebie, oni potrafią zrobić takie rzeczy, oni zarzucą taki pressing, ich trener ustawi w ten sposób, tabelki Flash Score wam tego nie powiedzą, tam jest tylko po prostu czysty schemat i kurs, czyli analiza wykonana przez Buka, więc nawet tego nie musicie analizować, no bo Buchmacher zrobił to za was, ale jeżeli oglądacie coś takiego, no to możecie skonfrontować własne przemyślenia z analizą u Buka, no i to bardzo, bardzo polecam, bo nawet tak jak mówię, że ciężko jest wygrać u Buchmachera, bo jeszcze tracimy na marży, a w Polsce to w ogóle podatek, ale mając tutaj, nie wiem, jakiś, powiedzmy, własny opracowany schemat na daną ligę i dużo czasu poświęconego, no to jesteście w stanie tego Buka nawet ogrywać. Da się, bo sam jestem na to jakimś po prostu przykładem, że w tej lidze holenderskiej odnoszę sukcesy, a powiedzmy od 3 lat już rzucam typy. Więc polecam wam tę drogę, nie same tabelki, bo one do niczego was nie doprowadzą. Zobaczcie, że nawet na stronach bukmacherskich macie wszelkie statystyki pełne. Od groma tego jest. Jeżeli to by było takie wartościowe, no to Bukmacher by tam na pewno nie wrzucał do swojej oferty, no bo po co miałby dawać wam przewagę? Więc pomyślcie dwa razy, zanim po prostu tak na głupawkę rzucicie jakiś typ na Flash Score i postawicie na to kasę. Więc zalecam, obserwujcie, bądźcie specjalistą w jakiejś jednej niszowej dziedzinie,
to na pewno lepiej Wam wyjdzie, niż będziecie chcieli obstawiać od piłkę poprzez piłkę wodną, tak? To na pewno nie wyjdzie. To tyle. Ósma zasada moja, czyli ufność, złote systemy bukmacherskie, na przykład progresja. Tych systemów jest znacznie więcej. Progresja to tylko taki przykład może jednego z najpopularniejszych systemów. Do tej pory często spotykam się, mimo że też nagrałem jakieś te filmy, no ja wiem, że takich zasięgów nie mam, ale często mówię tam u mnie na grupach, że progresja jest dobra. Nie jest progresja dobra. Poczytajcie sobie bardziej wnikliwe analizy, dlaczego ta progresja nie jest dobra. Nawet ten pan Marcin Krzywkowski, który wygrał na Polski Bucha 4 miliony, on sam po prostu śmiał się z progresji, że z ludzi tak piszących, no bo to nie jest system, który pozwoli nam wygrać miliony. Tak się wydaje, że tylko w tabelkach to ładnie wygląda, no ale nagrywałem też film o progresji, odsyłam Wam, obejrzyjcie sobie jego. To jest system, który doprowadzi Was do bankructwa, bo w takim po prostu skrócie przyjdzie taki moment, czarna seria, że Wy nie będziecie mieli środków na grę, albo będziecie się bali, albo będziecie się musieli zapożyczyć, albo przede wszystkim bukmacher Wam nie pozwoli tyle postawić, bo są też pewne limity i jesteście w czarnej dupie, więc może Wam się udawać miesiąc, dwa, trzy, a za moment nie uda Wam się raz tak, że stracicie wszystko i będzie to okopane masą nerwów i bólu. Pamiętajcie, teraz może już jest mniejszy na to taki hype, na takie systemy bukmacherskie, ale kiedyś to by było bardzo mocno. Często skamerzy sprzedawali różne systemy. Masa tego jest, wpiszcie sobie, nie wiem, w internet różne systemy bukmacherskie i powiem Wam, jaką ja mam dobrą zasadę na to. Najlepszym systemem bukmacherskim to są po prostu dobre typy, bo jeżeli macie dobre typy, dobrą wiedzę i wszystko przeanalizowane, to każdy system bukmacherski będzie zarabiał na tych typach. Jak nie ma dobrych typów, to nie ma żadnych systemów bukmacherskich, to Wam co zrobi. Po prostu musicie dobrze typować, albo mieć jakieś źródła, gdzie dobrze typują, albo po prostu radzić sobie jakimiś narzędziami typu skanery, żeby mieć przewagę nad bukmacherem, jakąkolwiek, czy w wiedzy, czy w narzędziach. Ale system tu Wam wielce nie pomoże. Są niektórzy zwolennicy, grają, owszem, można stawiać, że nawet przy jednej przegranej jesteście w stanie wygrać, no ale wtedy wygrywacie znacznie mniej, niż jakbyście to postawili normalnie, więc nie polecam. Polecam jedynie to, co wcześniej mówiłem, te 7 punktów, edukacja własna, dążenie do celu i obserwacja danych meczy, systemy w niczym nie pomogą. Na Totolotka też są systemy, a słyszeliście, żeby ktoś jakimś złotym systemem kiedyś wygrał? No chyba nie. Dziewiąte, brak wiedzy ogólnej, lekceważenie bukmachera, w sumie ważny punkt, powinien być jakoś bardziej na początku, no bo brak wiedzy ogólnej, co mam tutaj na myśli, to powinien w zasadzie być drugi punkt, tak jak teraz sobie na szybko myślę. Nawet tutaj jak na screenie widzicie aktualnie najlepsze bonusy bukmacherskie online, no to często większość graczy nawet nie wie, jaki dany bukmacher ma bonusy, gdzie może tutaj zboostować, gdzie może tutaj wyciągnąć jakąś kasę, po prostu jak ten bonus obrócić, bo raz, że nie chce im się czytać, dwa, niech rozrobi ktoś za mnie, trzy, albo po co, ale najlepiej dajcie mi jakiegoś freebeta, zagram, przegram i zaraz mnie już nie ma, nie gram na tym buku, idę gdzieś tam dalej. No są właśnie niestety 90% ludzi tak ma, ja prowadzę grupy i wiem jak jest, wiem, bo sporo osób już do mnie pisze i naprawdę jest to męczące, jeżeli setny raz czytam pytanie, co to znaczy 1x2, czyli przegra, wygra, zremisuje. Można wpisać coś takiego w Google, tak, żeby nie robić sobie wstydu i pisać, no, ale niestety ludzie lubią takie rzeczy pisać, albo też bardzo popularne, to jest handicap azjatycki. Nieważne, że tam zrobiłem film i podsyłam, linkuję. I tak większość nie chce się po prostu skumać tej tabelki, najlepiej wyjaśnić jak krowie na rowie. No ja mając, nie wiem, takich wiadomości powiedzmy dziennie około 5-10 się czasem trafi, jak jest taki gorący okres, to mi ręce już opadają, bo wiecie, taka podświadoma irytacja się wkłada. No i co to po prostu pokazuje, że brak wiedzy ogólnej, albo nawet takiej podstawowej, bym powiedział, czyli lekceważymy tego bukmachera, no bo ja mam nawet znajomych, którym czasem tłumaczę, na czym to polega, wszystko w takim, powiedzmy, skrócie, ale konkretnie, a później za miesiąc on i tak do mnie pisze, żebym mu wysłał jakieś pewniaczki. No czujecie to? No ja czuję po prostu się, że jak ja się czuję jak idiota, że po prostu no nie wiem jak dotrzeć do tego gościa, ale za moment sobie w sumie rozkminiam, no, że nie, to nie jest moja wina, tylko to jest wina tego gościa, bo on jest na tyle leniwy, że chciałby coś zrobić bez żadnych po prostu nakładów
nakładów pracy. Więc powiedzcie mi, jak wy byście chcieli ogrywać, nie wiem, buka, czy zrobić jakikolwiek hajs, jeżeli nie macie pojęcia o żadnych podstawach. Nie wiecie, co to jest handicap, nie wiecie, jak się używa cash-outu, że cash-out kontra to jest to samo. Możecie na starcie drogi tego nie wiedzieć, ale dlaczego większość z was, teraz tak mówię pretensjonalnie, nie spróbuje najpierw przeczytać takich podstaw i później dopiero zadawać jakieś pytania, bo to jeżeli ktoś z was po prostu gra, no to powinna być taka typowa podstawa. A ja mówię tylko tutaj o podstawach, a nawet nie o ogólnych rzeczach, bo nawet właśnie takie kwestie jak regulaminy bonusów też powinniście znać, a nie pytać to i owo, że ktoś przeczyta za was. To jest nawet po prostu dobra zasada w życiu, że jeżeli ten, kto po prostu jest samodzielny, konsekwentny i cierpliwy i dojdzie do informacji samemu, on wygra jakby więcej w życiu niż ten, co po prostu chciałby, że ktoś za niego zrobi, albo nie wiem, gdzieś na egzaminie ściągnie, tutaj przyfarci, tam trochę cwaniactwa, a tak naprawdę będzie w czarnej dupie, bo osoba, która jest samodzielna, jest ogarnięta, ona zawsze później wygra, więc tutaj taki brak wiedzy ogólnej, no polecam się dokształcić, jest kilka fajnych stron internetowych, typu na przykład szurebety.pl, tam macie kompendium wiedzy, czytacie, uczycie się i podstawy powinny być po jakimś czasie już żawami. Wolicie pytać, a nie sprawdzać, to jest problem, powinno być odwrotnie. Ja jak powiedzmy mam też w normalnej jakiejś pracy, powiedzmy jakąś grupę sprzedażową, to też ich uczę, żeby najpierw sprawdzili, a nie pytali. Czyli nie odwracajmy ról. Gracie często właśnie na pałę z braku wiedzy, bo nie wiecie, że może na przykład tutaj coś handicapem zrobić. No, masa tutaj rzeczy, mógłbym się rozwodzić i rozwodzić, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Tutaj tak mocniej trochę przeakcentowałem, bo naprawdę bądźcie bardziej ogarnięci i efekty same pokażą się w każdym szczeblu życiowym. Kolejna w zasadzie ostatnia zasada. No to jak widzicie, no to chyba nie ma tutaj wiele co dodawać i tłumaczyć. Gra po alkoholu lub innych używkach. Zakaz, tak? Zakaz z prostego powodu, no to jest to substancja psychoaktywna, która oddziałuje na nasze myślenie, zmienia nasze emocje i tu nie podejmujemy racjonalnych, chłodnych decyzji. Jedyne, co możemy zrobić mądrego, to zablokować sobie dostęp do grania, no, pieniędzy, jeżeli pijemy. A wiem, że większość z was lubi, bo po używkach dla adrenaliny sobie pograć, bo te emocje są większe, one kipią wtedy, tylko że wy nie bierzecie tego pod uwagę, że wtedy dwa razy szybciej przegramy, bo nie mamy po prostu szans w racjonalnym myśleniu, myślimy gorzej, nie mamy koncentracji, są tylko emocje, które mogą doprowadzić nas do tego, że normalnie byśmy nie zagrali, a przypływa emocji, a dobra, przecież a co mi będzie, tam nic się nie stanie, tu jeszcze puszczę parę kuponów, rano na kacu się okaże, że mamy to wszystko uwalone, bo zaszaleliśmy. No wiecie, no nie będę tutaj się bawił, nie wiem, w terapeutę lub jakiegoś psychologa czy psychiatrę, bo teraz temat jest używek uzależnień innych rzeczy bardzo szeroki. Po prostu nie róbcie tego, jeżeli idziecie gdzieś na jakąś imprezę, czy nawet normalnie się tam napić w jakiś kontrolowany sposób, to odstawiajcie granie do innego czasu, bo gra też potrzebuje ujścia, potrzebuje spokoju. To wszystko powinno mieć też swoje granice i być dobrze rozplanowane. Wspomagając się jakimiś używkami, nigdzie nie osiągniecie sukcesu. Nie ma na to szans. Jeszcze nie urodził się taki, który by ten temat przeskoczył. Więc dobra, przedstawiłem wam 10 zasad, moim zdaniem, najczęściej popełnianych błędów przy graczy. Omówiłem dość szczegółowo. Mam nadzieję, że ktoś z was, kto wytrwa do końca ten długi film i weźmie sobie to do serca, na pewno będzie o level wyżej od gracza, który dalej popełnia te błędy, bo niby wydaje się to wszystko proste, ale w realizacji trzeba na to czasu, a niewielu osobom się chce. Tym, co się chce, zazwyczaj efekty są, bo też zawsze serce się cieszy, jeżeli ktoś do mnie pisze, że po tych właśnie filmach pewne rzeczy zrozumiał, opanował i ma jakieś efekty. Tak jak w życiu i w każdej innej branży, jeżeli się czemuś poświęcimy i dobrze do tego podejdziemy, to efekty przyjdą, tylko cierpliwości
No i z tym miłym akcentem życzę Wam wszystkiego dobrego i wdrożenia tych zasad w życie. Dzięki za wysłuchanie tego długiego materiału. Widzimy się już niedługo w następnych typach. Pozdrawiam zieloności. Cześć z tej strony Mike.